Oglądając zarówno filmy animowane, jak i też kreskówki, możemy się natknąć na sceny, które używają krwi po to, żeby dodać takiej scenie dramaturgii oraz powagi. Osobiście ostatnio zauważyłem to, że jak przez długi okres czasu krew normalnie pojawiała się w animacjach, to tak jednak po 2014 roku mogliśmy jej uświadczyć coraz mniej. Za to coś się ostatnio ruszyło w tym temacie i coraz częściej możemy zobaczyć krew w animacjach tworzonych przez wielkie studia. A świetnym tego przykładem może być scena, w której to Gru unika łapy Maximila. Jednakże ten go na tyle drasnął, że pojawia się tam niewielka ilość krwi. Oczywiście mam tutaj na myśli scenę z najnowszych minionków. Jak zobaczyłem tą scenę, to od razu zacząłem się zastanawiać, w ilu produkcjach możemy uświadczyć krew oraz dlaczego przez tak długi czas krew była czymś pokroju tabu. I jak pojawiała się w jakichś większych produkcjach, to zazwyczaj jako ketchup. I dosłownie to mogliśmy zobaczyć w Zwierzogrodzie. Tak więc przyjrzyjmy się temu tematowi nieco szerzej. Jak już poruszyłem temat Zwierzogrodu, to pociągnijmy go dalej. Bo w tej animacji mieliśmy pewną scenę, w której to młoda Judy powstrzymała Gideona, czyli takiego typowego szkolnego osiłka, który przez to, że ma dużo siły, zabiera innym osobom rzeczy, ale niekoniecznie taka osoba korzysta z mózgu. I w tym przypadku mieliśmy podobną sytuację, bo Gideon zabrał młodszym i słabszym osobom bilety. Widząc to, Judy bardzo szybko zareagowała i mu się postawiła. Jednakże mu się to zbyt bardzo nie spodobało i swoimi pazurami zostawił jej pewną pamiątkę po tej sytuacji. Nie wiesz, kiedy sobie odpuścić, co? Finalnie to my tutaj mogliśmy zobaczyć taką mocno ugrzecznioną wersję krwi, bo to raczej było czymś pokroju takiego zadrapania, albo czymś pokroju tego, jak się zatniecie na przykład kartką papieru. I to, co my mogliśmy zobaczyć, to raczej nie było niczym poważnym. I w sumie coś podobnego mogliśmy zobaczyć w tych minionkach. Ale również w Sowim Domu mogliśmy zobaczyć scenę, w której poszło tyle krwi, że aż musiałem wam zwolnić tą scenę, by ją w ogóle dostrzec. I wydaje mi się, że tego typu zabiegi mają na celu dodać lekkiej dramaturgii temu, co akurat dzieje się na naszym ekranie. Jednakże to działanie nie ma być niczym wielkim, a bardziej taką ugrzecznioną wersją, po to, żeby również taka produkcja trafiła do najmłodszych. Jednakże czasem się zdarzają takie przypadki, że studio pójdzie o krok dalej. I żeby wprowadzić widza w zaciekawienie, a przy okazji chcąc sprawić, żeby dana akcja była dużo lepiej przez widza zapamiętana, to są tworzone sceny, w których to na przykład krew zalewa całą twarz posągów, jak to było w Sowim Domu. Ale również w Wodogrzmotach Małych mieliśmy podobną scenę, z tym, że w tej animacji mieliśmy do czynienia z głowami zwierząt. I w sumie w jednym, jak i drugim przypadku jest to dosyć ciekawy zabieg, dzięki któremu zarówno jedna, jak i druga scena mogły trafić do telewizji, gdyż krew tutaj pojawia się z rzeczy, które normalnie nie mogą mieć krwi. I to, co my możemy zobaczyć tutaj, jest czymś na zasadzie iluzji, przez co taka ilość czerwonego płynu jest jak najbardziej okej. Pozostając jeszcze w temacie Sowiego Domu, to mieliśmy w tej animacji również scenę walki, po której to ewidentnie jeden z bohaterów odniósł ranę dłoni, jak i też oka. I w zasadzie nie mamy tutaj przedstawionej zbyt dużej ilości krwi, a raczej jest to taka ilość, która jest dopuszczalna przez PEGI, czyli tą instytucję, która określa, od jakiego wieku jest dana rzecz. Natomiast samo PEGI często możecie znać z gier komputerowych, czy też konsolowych. I jak w przypadku gier, to raczej każdy ma to totalnie gdzieś, od ilu lat jest dana gra, to jednak w przypadku dużych wytwórni, to one podczas tworzenia swoich animacji muszą się w miarę sugerować tymi założeniami, jakie to stawia przed nimi ten instytut. I właśnie w Sowim Domu przez tą ostatnią scenę, jakiś czas temu wybuchła afera, że jak to taka scena może się pojawić w kreskówce. No ale generalnie za tą aferę to odpowiadały jakieś karynki i w sumie obeszło się bez żadnego większego rozgłosu, dzięki czemu my dalej możemy oglądać tą niezmienioną scenę, bez żadnych większych przeszkód. W wielu animacjach w scenach walk i potyczek zdarza się, że możemy uświadczyć krwi z nosa. I to też nie jest niczym niesamowitym, bo coś takiego mogliśmy zobaczyć w Steven Universe, ale również mogliśmy to zobaczyć w Harmidomie, w scenie, kiedy to Czarek widział Hanie. Wtedy też dosłownie mogliśmy zobaczyć wystrzał tej czerwonej mazi z jego nosa. I ta czerwona maź była nam przedstawiana przez Nickelodeon w sposób komediowy, niż jako coś, czego nawet najmłodszy widz nie mógłby obejrzeć. A jak mówimy już o oglądaniu różnych rzeczy, to możesz zostawić na kanale subskrypcję, żeby być ze wszystkimi rzeczami na bieżąco, oraz też łapeczkę w górę, dla zasięgu. Mówiąc o komediowym sposobie pokazania nam krwi, to takie coś świetnie możemy ujrzeć w SpongeBobie, w odcinku, w którym to Skalmar miał robić wszystko, co chciał SpongeBob. I w tym odcinku mogliśmy zobaczyć to, jak SpongeBob na Skalmarze uczył się budowy serca. I wtedy z tego serca nagle dostajemy czerwony prysznic. Na pewno musisz w nie tak ciągle puchać. Kto tutaj jest lekarzem? Ale w tym przypadku dalej wszystko jest jak najbardziej okej, gdyż zaraz po tym dostajemy scenę, w której to Skalmar dalej chodzi i normalnie funkcjonuje. I taki zabieg świetnie nam pokazuje to, jak bardzo twórcy kreskówek starają się balansować między tym, co mogą nam pokazać, a tym, czego nam nie mogą pokazać. I jak tylko nadarza się jakaś okazja, to starają się obejść tą zasadę. Nieco inaczej wygląda sytuacja w filmach animowanych,
których to w głównej mierze to od rodziców zależy to, czy pójdą z młodszym widzem do kina, czy też nie. Dlatego, żeby taka animacja podobała się zarówno tym starszym, jak i też młodszym widzom, takie wytwórnie muszą dodać nieco więcej powagi. Dlatego świetnym tego przykładem jest Kot w butach, Ostatnie życzenie, w którym to mogliśmy zobaczyć niesamowitą scenę walki kota z wilkiem, po której to scenie kot musiał przemyśleć całe swoje życie. I tutaj ewidentnie DreamWorks nie bawił się w żadne ugrzecznianie tego filmu, a wręcz przeciwnie, bo dostaliśmy scenę na cały ekran, jak leci kropla krwi, przez co nie tylko kot w butach mógł dostać ciar w tej scenie, ale widz również, gdyż po części mogliśmy się wczuć w tą sytuację, która towarzyszyła kotu w butach. Fajną tego typu scenę również nam zafundował Pixar, który to w swojej animacji Odlot umieścił scenę, w której to Carl się przepychał z pracownikiem budowy. Oczywiście wszystko się tutaj zaczęło od tego, że samochód z budowy lekko ruszył skrzynkę na listy, którą on stworzył wraz ze swoją żoną. I owa skrzynka była swego rodzaju pamiątką po tej żonie. Jednakże sama scena świetnie nam to pokazuje, jak starsza osoba czasem może mieć problem w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. I omyłkowo nasz bohater potraktował tego pracownika budowy swoją laską, mimo tego, że ten pracownik budowy miał dobre chęci. I szczerze powiedziawszy, to chyba był taki ostatni film Disneya oraz Pixara, w którym to mogliśmy zobaczyć taką scenę, bo zarówno w Zaplątanych, jak i w naszym magicznym Encanto, krew była bardziej nam przedstawiana jako skaleczenie i nie była ona w tych produkcjach tak bardzo nam prezentowana, jak w przypadku Odlotu. Za to fajnie ta czerwona substancja została nam przedstawiona w animacji Droga do Eldorado, gdyż tutaj tak samo jak w przypadku Kota w butach, Ostatnie życzenie, krew odegrała w tej produkcji mega ważne znaczenie, gdyż z początku mieliśmy scenę, w której to Miguel został draśnięty, przez co poleciała mu kropla krwi. I to w konsekwencji przenosi nas do kolejnej sceny, w której to jedna z postaci, by pokazać innej postaci, że bogowie nie krwawią, przecina swoją własną dłoń, a następnie wymazuje pomnik niby bogów przy pomocy swojej krwi, po czym możemy zobaczyć magiczną regenerację. Ponieważ bogowie nie krwawią, pora wziąć przyszłość we własne ręce. Powiem wam szczerze, że ta scena naprawdę mi się mega podoba. Również nie możemy zapomnieć o scenach walk, jakie mogliśmy zobaczyć w starych animacjach Disneya, pokroju Mulan czy też Herkulesa, w których to po walce każdy mógł zobaczyć to, że nasz bohater bądź bohaterka musieli stoczyć niesamowity bój, przez co my mogliśmy się wczuć w taką postać. Również świetnym tego przykładem jest Tarzan, w którym to tytułowa postać walczyła z jaguarem i w trakcie tego pojedynku mogliśmy zobaczyć to, że faktycznie te dwie postacie między sobą walczą, a my jako widzowie mogliśmy się świetnie wczuć w tą scenę. Moim zdaniem wielkim błędem było wycofanie się po 2014 roku ze wszystkich animacji krwi, gdyż na przykład w Kung Fu Pandzie 2 możemy zobaczyć to, jak Po obrywa od Shena, ale tylko naszej pandzie poleciało w futerko. I wydaje mi się, że wtedy te wszystkie studia uważały krew za coś niesamowicie złego, a jednak w małych ilościach ta czerwona substancja daje nam takie większe poczucie powagi danej sytuacji. W sumie to ja się cieszę, że te wszystkie studia powracają do tego, że się nie boją nam pokazać kropli krwi, bo na przykład kiedyś mieliśmy Nemo, tylko ta krew pojawiła się tam po to, by widzom pokazać, jak Regin reaguje na rybią krew. I to też był moim zdaniem bardzo fajny zabieg twórców tej animacji. I tak szczerze powiedziawszy, to wątpię, że takie draśnięcia komukolwiek przeszkadzają, bo jak dla mnie one dają świetny efekt danej produkcji. I nawet jak już się kiedyś oglądało dany film i człowiek powróci do danego filmu po kilku latach, to wciąż takie sceny akcji ogląda się z wielkim zaciekawieniem. Osobiście to nie pamiętam, czy jeszcze w jakichś filmach, czy też serialach animowanych mieliśmy tego typu sceny. Ale jeżeli wy pamiętacie, gdzie jeszcze pojawiła się krew, to piszcie takie animacje w komentarzach. Ode mnie dzisiaj to na tyle i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.